8 marca, co dziś jest? Myślisz, że pograsz sobie jutro w Multi Watch Dogs Legion? No raczej nie. Z powodu problemów twórcy ogłosili, że premiera trybu musi zostać przełożona. PlayStation, Xbox i Stadia otrzyma go dopiero 23 marca. PC-ciarze zmuszeni są uzbroić się w cierpliwość. To już drugi raz, Ubisoftie. Drugi raz. Wygląda na to, że osoby chcące nadrobić trzy ostatnie odsłony serii Tomb Raider nie będą musiały kupować gier osobno. Przez błąd w sklepie Microsoftu wiemy, że powstaje Definitive Survivor Trilogy zawierające również dodatki. Według skasowanej karty premiera ma nastąpić za 10 dni, to jest 18 marca. If this is real, it would change everything. Again. A skoro o sklepie mikro, karta gry Resident Evil Village zdradza, że tytuł wymagać będzie około 50 giga na dysku konsoli. To ponad dwa razy tyle, co poprzednia odsłona. Tym razem jednak będziemy mogli zainstalować osobno singla, 35 giga, a osobno multi, czyli reverse, ważące 15 giga. Brzmi bardzo rozsądnie. Dziwne czasy, gry, o których dotychczas było relatywnie cicho, wybuchają. I tak w 24 godziny od premiery Loop Hero mogło pochwalić się 150 tysiącami graczy jednocześnie. Oceny przytłaczająco pozytywne to zasługa ciekawego połączenia różnych gatunków. To się nazywa bardzo udany debiut. Into my realm. Akcja The Fresh Crusade okazała się sporym sukcesem. Ponad 3000 graczy zaczęło przygodę z WoWem na nowo. Całość ma być odpowiedzią na brak świeżych serwerów na premierę dodatku The Burning Crusade Classic. Świeżość oznacza m.in. psującą się ekonomię, za czym z kolei stoją stawiane masowo boty. I ploteczki na koniec. Choć niedawno spekulowałem, że Sony nie porzuci tak łatwo swoich głównych serii, przecieki mają sugerować pecetowe porty takich hitów jak Ghost of Tsushima czy God of War. Użytkownik Crazy Leaks on a Train donosi także o kolekcji Uncharted czy wyczekiwanym przez wielu Bloodborne. No ciekawe. A tak, Dzień Praw Kobiet. No to nie u nas, to nie u nas.